Sprawdzamy, jak radzi sobie czwarte drzewo posadzone na rondzie Unii Europejskiej. Jego poprzednicy skapitulowali, ale wygląda na to, że ten okaz się przyjął. Drzewa sadzone w centrum ronda niepodległości nie miały łatwo. Mocno nasłonecznione miejsce z dala od lasu to niewymarzony teren dla rozwoju drzewa. Poprzednie dęby nie wytrzymywały trudnych warunków i musiały być wymieniane. Obecnie rosnące drzewo to już czwarte podejście władz miasta do ozdobienia wjazdu do Wołbrzycha, a warto zaznaczyć, że pierwsze próby sięgają 2014 roku. Czwarte drzewo, zwane także przez Waubryżana Roman IV, pojawiło się w maju 2018 roku. Jak widać, już w pełni się zazieleniło, więc jest szansa, że zostanie z nami na długie lata.